Mało kto wie, albo mało kto pamięta, że na warszawskiej giełdzie też mamy dostęp do rynku Forex, czyli do rynku wymiany walut. No i to w niektórych przypadkach z dźwignią finansową wyższą niż u brokerów, którzy w dodatku oferują nam kontrakty, ale na rynku nieregulowanym. Co warto zatem wiedzieć o kontraktach terminowych na waluty, które są dostępne na warszawskiej giełdzie? Zaczynamy. Zaczynamy osiemnasty odcinek naszego cyklu z Dźwignią na GPW, którego partnerem jest oczywiście Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. W tej lekcji opowiem. O dosyć mało popularnych, szczególnie wśród inwestorów indywidualnych, o dość mało popularnych kontraktach terminowych na waluty, które dają nam pośredni dostęp właśnie do rynku Forex. A co do samego rynku Forex, no to jest to, o ile ktoś tego nie pamięta, zdecentralizowany, globalny, pozagiełdowy, nieregulowany ośrodek obrotu walutami różnych krajów. No i to właśnie na Forexie dokonuje się transakcji, które określają. Kursy poszczególnych walut, a mówiąc ściślej par walutowych, no bo oczywiście wartość pojedynczej waluty zawsze musi być wyrażona w stosunku do innej, więc mamy pary walutowe jako instrumenty. Mimo tego, że w przeciwieństwie do giełd papierów wartościowych, w zasadzie rynek Forex nie ma ustalonego centralnego ośrodka, więc jest zdecentralizowany, no to jest on w praktyce największym i najbardziej płynnym rynkiem świata, który jest większym od rynku kapitałowego i rynku towarowego. Wartość dziennych obrotów na Forexie przekracza, a czasami dochodzi do mniej więcej 6 bilionów dolarów, z czego ogromna większość, no bo w zasadzie 80% transakcji wymiany jest przeprowadzana z użyciem amerykańskiego dolara. A jeśli chodzi o sam rynek Forex, to transakcje walutowe odbywają się też. Na rynku terminowym, i tutaj również swoją cegiełkę do tego rynku terminowego na waluty, dorzuca giełda papierów wartościowych w Warszawie. No bo na warszawskim parkiecie znajdziemy cztery rodzaje kontraktów terminowych na waluty, wszystkie w parze do polskiego złotego. Pierwszym z tych kontraktów był futures na parę walutową dolar do złotego, czyli USDPLN. On pojawił się już we wrześniu 1998 roku. Niecały rok później, to było w połowie 1999 roku, rozpoczęły się notowania futuresa na parę walutową euro PLN, a 10 lat po wprowadzeniu pierwszego walutowego kontraktu, czyli po 2008 roku. Czyli w 2008 roku na warszawskiej giełdzie pojawiły się futuresy, których instrumentami bazowymi były pary walutowe funt do złotego, czyli GPB.pln, GBP.pln i frank szwajcarski do złotego, czyli CHF.pln. I co trzeba wiedzieć o tych kontraktach? No to, to, że w przeciwieństwie do wszystkich innych pozostałych futuresów na giełdzie papierów wartościowych, czy to na akcje, czy na indeksy giełdowe. Kontrakty terminowe na waluty będą, a w zasadzie są, notowane w sześciu, a nie w czterech seriach. Mamy tutaj serię H, czyli marcową, serię K, czyli majową, serię M, czyli czerwcową, N, czyli lipcową, U, czyli wrześniową i Z, czyli seria grudniowa. Dzień wygasania takiego kontraktu walutowego, no to zupełnie tak jak w przypadku wszystkich pozostałych kontraktów, jest, trze, jest to trzeci piątek danego miesiąca, natomiast ostateczny kurs rozliczeniowy w tym danym dniu jest ustalany na podstawie danych Fixingu Narodowego Banku Polskiego z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Natomiast jeśli chodzi o ten Fixing, no to on ma miejsce o godzinie 10:30, no i tak naprawdę ten kontrakt wygasa właśnie po tej cenie z godziny 10.30 opublikowanej przez NBP. Natomiast jeśli chodzi o dzienne kursy rozliczeniowe, czyli te po zakończeniu każdej sesji handlowej, no to są one ustalane na podstawie kursu ostatniej transakcji w arkuszu zleceń. Jest to oczywiście kurs terminowy, a nie kurs na rynku spot. Więc jak najbardziej m, kurs na rynku Forex w tabeli, m, w tabeli notowań jak najbardziej może się różnić od kursu terminowego, ta różnica to oczywiście jest swap. Jeśli chodzi o ważną istotną, bardzo ważną część tego, co wiąże się z kontraktami terminowymi na waluty, no to jest oczywiście mnożnik i taki mnożnik wynosi w przypadku futuresów walutowych dokładnie 1000. To oznacza, że pojedynczy kontrakt jest warty tyle, ile tysiąc jednostek, waluty bazowej. Na przykład, no weźmy kontrakt FUSD. FUSD, czyli kontrakt terminowy na parę USDPLN. Dajmy na to, że mamy kurs dolara na poziomie 376 zł, a to oznacza, że skoro mamy tysięczny mnożnik, no to pojedynczy kontrakt, jak nie trudno się domyślić, będzie warty 3760 zł. Natomiast dla kontraktu, powiedzmy, FCHF. FCHF to jest kontrakt, to jest futures na parę funta, na parę franka szwajcarskiego do polskiego złotego. Przy kursie teraz jest powiedzmy 4,14 złotego za franka. No to będzie analogicznie. Jeden kontrakt terminowy będzie wyceniany, będzie warty 4140 zł. Futuresy walutowe. Ym, są oczywiście instrumentami lewarowanymi, tak samo jak pozostałe inne kontrakty terminowe. No i co by tu jeszcze od nich można powiedzieć, No to to, że one oferują tak naprawdę najwyższy poziom dźwigni finansowej spośród wszystkich kontraktów terminowych na GPW. A to głównie dlatego, że kursy walut są postrzegane jako mniej zmienne niż na przykład e, indeksy giełdowe czy akcje konkretnych spółek. Jeśli chodzi o te dźwignie. No to prezentuje się ona tak, że kontrakt terminowy euro.pln daje nam minimalny depozyt, znaczy wymagania depozytowe to minimalny depozyt zabezpieczający to 2,5%. Czyli w praktyce to daje nam 40-krotną dźwignię finansową. Jeśli chodzi o futures hmm, fund do złotego, czyli FGBP, no to tutaj dźwignia jest niewiele mniejsza, bo minimalny depozyt zabezpieczający to 3%. Wartości kontraktu, a to się przekłada na realną dźwignię 33,3 do 1. Futures na franka szwajcarskiego do polskiego złotego mamy tutaj 3,5 depozytu minimalnego, czyli niecałe 29 do 1, jeśli chodzi o dźwignię. No i najniższą dźwignię finansową ma. Kontrakt najpopularniejszy, czyli futures USDPLN, bo tutaj mamy minimalny depozyt zabezpieczający 5%, czyli to jest w praktyce 20-krotna dźwignia finansowa. No i jak nie trudno zauważyć, zarówno futures na EURPLN, jak i na GBPPLN. One oferują nam wyższe udźwignie niż kontrakty różnicowe, niż kontrakty CFD oferowane przez brokerów forexowych, no bo według regulacji ESMA, tego paneuropejskiego nadzoru finansowego, maksymalny lewar dla klienta nieprofesjonalnego przy mm, tego typu instrumentach wynosi 30 do 1, no i ogólnie też 30 do 1 przy innych instrumentach. Yy, mamy tam oczywiście instytucję doświadczonego yy, klienta yy, indywidualnego, ale i tak nie dostaniemy wtedy wyższej dźwigni na tak yy, egzotyczne pary walutowe jak te z polskim złotym, więc finalnie i tak 30 do 1 to jest maks, co możemy otrzymać. W dodatku, futuresy notowane są. Na rynku GPW, czyli w pełni regulowany rynek giełdowy, z pełnym dostępem do arkusza zleceń. No a tego samego nie możemy powiedzieć o rynku kontraktów terminowych, gdzie yy, różnicowych, gdzie mamy rynek w pełni OTC, czyli nieregulowany, pozagiełdowy, no i nie mamy dostępu tak naprawdę do wolumenu, do głębokości rynku. Yy, jak to? wygląda w kwestii, mm, kwestii wymagań depozytowych, no bo powiedziałem, że dźwignia jest taka i taka, no ale pokażmy to na jakimś przykładzie. Weźmy na przykład kontrakt F-EUR, czyli kontrakt na euro do złotego, czyli ten dający nam aż 40-krotną dźwignię. Mamy kurs 4,57 złotego, Wiadomo, że dzięki mnożnikowi tysięcznemu wartość kontraktu to będzie 4570 zł, więc przy depozycie zabezpieczającym 2,5% wartości kontraktu, no to pozwala nam to zająć pozycję dysponując już kwotą 114,25 zł, oczywiście nie wliczając w to prowizji maklerskich. No a jeśli mamy 3% depozyt wstępny w naszym biurze maklerskim, to musimy dysponować kwotą co najmniej 137 zł i 10 groszy, czyli niecałe, trochę ponad 137 zł wystarczy, żeby otworzyć pozycję o wartości ponad 4,5 tysiąca zł. Więc jak widać, ta dźwignia rzeczywiście jest tutaj całkiem spora. Natomiast jeśli chodzi o godziny handlu, bo to jest coś, co często może wprowadzać w zakupotanie, to wiadomo, że rynek forek Forex teoretycznie funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Ale mimo tego kontrakty walutowe są handlowane w tych samych godzinach, co pozostałe futuresy, czyli te na akcje i na indeksy giełdowe. A dzieje się to od poniedziałku do piątku, oczywiście w dni handlowe. W godzinach 8.45 do godziny 17.05, ale tak jak mówiłem, Hmm, jeśli hmm, mówimy o ostatecznym kursie rozliczeniowym w dniu wygaśnięcia kontraktu, no to tutaj przed południem w godzinach fixingu NBP 1030, do, do tego momentu kontrakt jest yy, notowany, a później wiadomo, że wygasa. I można byłoby się zastanowić nad jedną rzeczą. Dlatego, dlaczego? Hmm, na warszawskiej giełdzie mamy tak naprawdę tylko kontrakty terminowe z parami z polskim złotem, no bo futuresy na waluty, na GPW nie są specjalnie popularne i nie zdziwię się, jeżeli oglądasz ten materiał, dopiero dowiadując się, że coś takiego w ofercie warszawskiej giełdy się znajduje. <śm> ale mimo tego, że oferują nam... Całkiem wysoką dźwignię te futuresy nie mają dużych wymagań depozytowych, wręcz mają bardzo niskie, no i dodatkowo są notowane na w pełni regulowanym rynku giełdowym. No to można byłoby się zastanowić, co jest z nimi nie tak, że nie są zbyt popularne, mało się o nich mówi. Więc yy, mimo tego, że wydają się tak naprawdę idealne dla takiego przeciętnego inwestora indywidualnego, dla takiego przeciętnego spekulanta. I wydaje mi się, że ich głównym problemem jest sam fakt, że dostępnymi instrumentami bazowymi są tak naprawdę te wspomniane przeze mnie egzotyczne z punktu widzenia rynku forex pary walutowe, no właśnie z polskim złotym. A wiadomo, że one nie cieszą się dużym zainteresowaniem traderów sam w sobie, nawet na rynku walutowym, a nie na terminowym. To nie są najpłynniejsze, lekko mówiąc, e, instrumenty. No i co ciekawe. Krajowy depozyt papierów wartościowych, który oczywiście odpowiada za rozliczanie futuresów, ma możliwość przeprowadzania rozliczeń nie tylko w polskim złotym, ale również w euro, więc teoretycznie możliwe byłoby wprowadzenie na warszawskiej giełdzie futuresów na takie znacznie bardziej płynne, znacznie bardziej popularne pary walutowe dajmy na to, nie wiem, euro czy na przykład euro-fund brytyjski. Co mogłoby oczywiście ożywić ten rynek kontraktów walutowych, no bo mielibyśmy znacznie ciekawszą ofertę znacznie płynniejszych i znacznie bardziej cieszących się zainteresowaniem instrumentów bazowych. Natomiast z tego co wiem, na razie nie ma takich planów, a pytałem o to Bogdana Kornackiego, który za rynek terminowy na warszawskiej giełdzie odpowiada. No, i tak naprawdę na sam koniec można byłoby sobie zadać pytanie, pytanie do czego tak naprawdę możemy wykorzystać kontrakty walutowe? No przede wszystkim, futuresy na waluty same w sobie służą głównie do spekulacji i do wykorzystywania tej zmienności cenowej polskiego złotego w stosunku do najpopularniejszych walut. Oprócz tego, oczywiście, futuresy walutowe w zasadzie no w swoim podstawowym założeniu Powinny być, no i też są wykorzystywane do hedgingu walutowego, czyli do tego, żeby nie tyle wykorzystywać zmienność, ale żeby przed tą zmiennością się zabezpieczać, czyli chronić się przed ryzykiem walutowym, no i to zarówno przez inwestorów, którzy lokują kapitał powiedzmy na zagranicznych rynkach, w jakichś funduszach, akcjach itd., itd., no i też przez spółki, które prowadzą działalność poza granicami kraju, no i rozliczają się z kontrahentami w walucie obcej, co może budzić, może rodzić pewne problemy w niektórych sytuacjach. Na przykład dla firmy, która eksportuje swoje produkty za granicę, no umocnienie złotego jest niekorzystne, no bo za to samo w przeliczeniu dostanie po prostu mniej polskiego złotego. Dlatego też może ona hedżować się walutowo, może to ryzyko walutowe minimalizować, utrzymując pozycję krótką na futuresie f -eur. Co oczywiście skompensuje jej potencjalne straty, które będą wynikać z umocnienia waluty krajowej. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Daj znać, czy zainteresował Cię temat futuresów na pary walutowe, czy kiedykolwiek z nich korzystałaś, korzystałeś i czy w przyszłości masz taki zamiar. Też oczywiście jestem otwarty na wszelkie propozycje tematów na przyszłość tematów dotyczących kontraktów terminowych, więc podawajcie w komentarzach swoje propozycje tego, co chcielibyście usłyszeć. No i oczywiście standardowo, przypominam, że w sprzedaży jest 25. wydanie naszego drukowanego magazynu, magazynu dla inwestorów. Szczególnie zachęcam Was do prenumeratu, no bo w prenumeracie dostajecie niższą, korzystniejszą cenę, 4 wydania naszego kwartalnika na podany przez siebie adres. No i dla nas też jest to bardziej korzystne, bo wiemy, że mamy dla kogo ten magazyn wydawać. No, ale robimy to już ładnych parę e, lat. Co więcej, Akademia Inwestora, czyli nasz flagowy projekt edukacyjny, kompletny przewodnik po świecie inwestycyjnym. Z każdym zakupionym egzemplarzem, jak wiesz, zapewne cena rośnie o 1 złoty, zaczynała się od 499, ale wciąż jest, czy jest, myślę, sporo poniżej ceny godziwej. Tak zwane CZ jest jeszcze całkiem e, niskie. A w ramach Akademii Inwestora dostajesz aż 52 cutygodniowe lekcje wraz z materiałem wideo, artykułem i testem wiedzy. Na każdy z tych produktów dajemy aż 20% zniżki z kodem robotowym, wiedza. No i tylko kod robotowy możesz sobie wykorzystać czy to na Akademię, czy na prenumeratę i każdy z tych produktów aż 20% taniej. A my pozostaje się pożegnać. I widzimy się w kolejnym odcinku z dźwignią na GPW. Do zobaczenia!